dobry, witam na kanale Król Kartonu, na kanale, na którym luźno rozmawiamy o tematyce opakowań kartonowych. W dzisiejszym odcinku zaczynamy nową serię, tak zwaną sztukę pakowania, w której będę pokazywał ciekawe rozwiązania na opakowania lub ciekawe wykonane opakowania. Także zanim zaczniemy, zostaw łapkę w górę, jeżeli się interesuje tego typu format nowych filmów. Oczywiście zasubskrybuj, jeżeli nie subskrybuj, żeby Cię te filmy nie ominęły. I jeżeli sam masz jakieś ciekawe opakowanie, z którym chciałbyś się podzielić z innymi, daj mi znać, zorganizuję wysyłkę, przyślesz mi to opakowanie. Ja to opakowanie pokażę w następnym odcinku. Ale zacznijmy w dzisiejszym odcinku z opakowaniami firmy Revolut. Kilka lat temu firma Revolut wysyłała, może dalej wysyła, nie wiem, już nie korzystam z tych usług, wysyłała takie opakowania z kartą kredytową, bankomatową, gdzie z tej strony ciągniemy, i ciągnąc tutaj to, tu się nam ukazuje nasza karta. Opakowanie to jest wykonane z tektury litej, z nadrukiem, no prawdopodobnie z jednej strony, za chwilę otworzymy sobie to, żebyście zobaczyli, jak to działa w ogóle. Nadruk jest z jednej strony, w środku są jeszcze dwie osobne tekturki lite, już dwustronnie zadrukowane. I o tyle, o ile mechanizm ten jest bardzo prosty w działaniu, bo wiele firm innych też stosowało to, ale tak naprawdę sposób otwierania, taki sposób otwierania spopularyzował Revolut. No więc tak, zobaczmy sobie, jak to działa, bo pewnie wielu z Was, którzy nie są w branży, nie wiedzą, jak tego typu opakowania działają, jak się otwierają, ale tak mówię, mechanizm jest naprawdę bardzo prosty. Otworzymy sobie tutaj to, żebyście zobaczyli, jak ono jest tu wykonane. I tak, no wiadomo, jest klejone, jest tutaj klejenie, klejem do papieru, klejem do tektury, trzy paski wystarczą. I już jak otwieramy, to już widzimy, no właśnie się pomyliłem, jest dwustronny nadruk, czyli mamy czarne z jednej strony i tu mamy kolorowe z drugiej strony. I teraz mamy naszą pierwszą kartkę, którą ciągniemy. Jak otworzymy, to powinna być folijka. Jeszcze otwieramy, jeszcze rozwijamy. Tak jest. I teraz jak zobaczycie, jak ciągnę tutaj z jednej strony, to folijka nam wysuwa drugie. Ponieważ folijka jest doczepiona w tym miejscu tutaj, wokół naszej owijki, to jest owijka nasza, wokół naszej owijki jest folia. I ta folia, jak ciągnę tutaj w tą stronę, powoduje, że wysuwa się z drugiej strony nasza karta. Także mechanizm bardzo prosty. Jakość wykonania tego opakowania jest bardzo fajna. Jest, no, nadruk jest z dwóch stron. Gramaturowo... no, gramaturowo mogę powiedzieć, że to jest około coś koło 350, 300, coś między 350 a 400. To by trzeba było dokładnie zważyć, żebyśmy to zobaczyli, jeżeli chodzi o tą część. Tutaj te dwie części, które są jakby roboczymi częściami, czyli które się używa, z tego co widzę, to one są tutaj klejone, żeby były grubsze. W sensie jest jeden papier. Tu mamy bigowane, złożone jakby na pół i sklejone razem, to tak samo. No i to powoduje to, że jak ciągniemy za tą część roboczą i żeby wysuwało kartę, powoduje to, że to się szybko nie zagnie tak łatwo i będzie ładnie, proste, sztywne do wielokrotnego użytku tak zwanego. Folijka jest zwykłą folijką, przyklejona jest w tym miejscu do tego, w tym miejscu jest przyklejona do tego i tak z ciekawości tutaj nie widzę nigdzie, czy to jest opatentowane. Wydaje mi się, że kilka lat temu ktoś chyba opatentował już ten sposób otwierania. O, tu mamy coś. Designed and patent by Burgopack. Tak. Burgopack ma patent na tego typu otwieranie. Całe opakowanie jest wykonane z elementów owiki, czyli jest pierwszy element, element do ciągnięcia drugi, element do karty trzeci oraz folika, która jest tą rzeczą, którą rusza, suwa obydwie części. Zawiniemy
wszystko razem. Tutaj oczywiście trzeba skleić już, bo to już rozklejone jest. To nam to wszystko bardzo fajnie działa. Także koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się podobał i podoba taki format odcinków lub macie jakieś opakowania, z którymi byście chcieli się podzielić, piszcie do mnie. I to by było na tyle. Dzięki, na razie, cześć.